Moja przygoda z siatkówką rozpoczęła się zupełnie przez przypadek w okresie studiów, także ja zacząłem w wieku 21 lat dopiero odbijać piłkę, także to był taki początek, także ten cały etap szkolenia juniorskiego przez młodzików, juniorów i dalej mnie ominął i nie wiem, czy to akurat miało wpływ. Na pewno ten organizm jest trochę mniej wymęczony, czy wyćwiczony niż zawodników właśnie przechodzących całą tą drabinkę szkoleniową. Także może tutaj jest jakaś recepta, może też jakieś geny specjalne rodziców, aczkolwiek nie umiem tak dokładnie, nie znam sam recepty na to, po prostu na razie jeszcze się czuję dobrze, na tyle, że podjąłem decyzję, że jestem w stanie rywalizować z coraz to niestety młodszymi kolegami, bo do szatni już wchodzą ludzie, którzy no są nawet 20 lat młodsi ode mnie, także jest to duża różnica, ale mi przez to wydaje mi się, że ubywa też lat z każdym rokiem. Im młodsi wchodzą do szatni, tym mi tych lat ubywa, także dlatego też jeszcze walczę z nimi przynajmniej. Fajnie jest od samego początku do dzisiaj. Na pewno to jest dzisiaj jest to połączone z dużo większymi wyrzeczeniami, czyli pojawia się ten ból codzienny, coraz mocniejszy, ale cały czas jest to pasja i taka nadzieja. Ten sezon jest takim, ponieważ w poprzednim sezonie już nosiłem się z zamiarem, już zaczynając tamten sezon, nosiłem się z zamiarem, że to będzie ostatni sezon. Natomiast wszystko to potoczyło się tak, że w trakcie sezonu właśnie zgubiłem troszkę tą radość z siatkówki. Przestaliśmy się na jakiś czas lubić. I stwierdziłem, że czuję się jeszcze na siłach, mam na tyle zdrowia, że spróbuję odzyskać tą radość i to czynię. Dzisiaj z radością przychodzę na trening ponownie i z nadzieją na to, że będzie to dużo lepszy sezon niż poprzedni. 18 sezon w tym roku. Już odeszli, osiągnę pełnoletność spędzoną na boisku. Także jest tych wspomnień bardzo dużo i związanych z każdym klubem po kolei. Począwszy od Szczecina, gdzie to wszystko dla mnie się zaczęło. To był chyba taki największy dla mnie nie tyle szok, co wrażenie, które do dzisiaj mam. To pierwsze wejście do szatni i spotkanie z ludźmi, którzy, nie wiem, z Witkiem Romanem, który był dla mnie człowiekiem z telewizji, którego oglądałem tylko i wyłącznie w telewizji, a tak naprawdę trafiłem pod jego skrzydła, bo on był takim, oprócz trenerów oczywiście, Witek był taką osobą, która się zaczęła mną, zaopiekowała się tak sportowo. To znaczy on to pierwszy określił po moich pierwszych dniach w Szczecinie, że kandydat na dobry chleb, ale na razie mąka. Tak określił to Witek po pierwszych treningach i dzięki temu, że trafiłem na takich ludzi, tak się to szybko potoczyło, bo tak jak mówię, no, ta moja przygoda z siatkówką zaczęła się dość, no tak niespodziewanie, w ogóle nie planowałem przyszłość wiązać ze sportem zawodowym. Takie największe, najlepsze wrażenie na mnie zrobiła wizyta w kopalni. Tam pierwszy raz miałem okazję zjechać na dół, poznać tą bardzo ciężką pracę ludzi, którzy pracują na dole w kopalni i do dzisiaj pamiętam smak golonki i piwa po tej wizycie, po tej wizycie, jak wyjechaliśmy na powierzchnię, zaproszono nas na obiad i jeszcze w życiu mi golonka z piwem nie smakowała tak jak wtedy, także to do dzisiaj pamiętam i to jest taki jeden ze szczegółów, który bardziej mi utkwił w głowie. No natomiast tu w Bydgoszczy no jestem już 9 sezon i na początku to była taka, no Bydgoszcz była kolejnym klubem dla mnie na mojej takiej tej ścieżce przygody z siatkówką, natomiast w pewnym momencie stała się domem i tutaj stwierdziliśmy z żoną, z całą rodziną, że dzieci poszły, córka poszła do szkoły i stwierdziliśmy, że już czas na to,
żeby zakotwiczyć w jednym miejscu, nie przenosić się, nie zmieniać szkół, czy no już to, żeby ta siatkówka nie przeszkadzała też naszym dzieciom w edukacji, w takich normalnych kontaktach z rówieśnikami i stwierdziliśmy, że tutaj się czujemy na tyle dobrze, że postanowiliśmy naszą przyszłość związać z Bydgoszczą. No moje oczekiwania odnośnie przyszłego sezonu to przede wszystkim dużo, dużo lepsza gra z naszej strony. Ciężko na to pracujemy. Też, tak jak mówiłem wcześniej, troszkę, tak już z własnej perspektywy, troszkę rozeszły się drogi mojej siatkówki. W pewnym momencie przestaliśmy się po prostu lubić i teraz od samego początku tych przygotowań pracuję nad tym, żeby ta nasza nasz ciężki związek na nowo wrócił na właściwe tory. Także życzyłbym sobie tego, żeby ta siatkówka cały czas, tak jak do tej pory, z małym wyjątkiem z zeszłego sezonu, sprawiała mi tyle samo radości, co zawsze. Tego bym sobie życzył, natomiast jako kapitan, jako drużyna robimy teraz wszystko, żeby odzyskać przede wszystkim zaufanie kibiców, bo zeszły sezon dość mocno podkopał je. Także będziemy się starali, żeby kibice znowu wrócili do hali Łuczniczki. Łuczniczka, która pomieścić może naprawdę dużą liczbę osób i ja pamiętam jeszcze mecze, w których ciężko było kupić bilet na nasz mecz, natomiast ostatnimi czasy jest z tym bardzo słabo, także to jest mój apel. Zapraszam, my robimy naprawdę wszystko w tym okresie, żeby grać jak najlepiej. Może nie będzie to walka o medale, aczkolwiek bardzo bym sobie tego życzył i bardzo mi to było jedno z moich marzeń, ale wiem, że o to będzie ciężko, ale będziemy się starać w każdym meczu walczyć ze wszystkich sił i pokazać, że warto w nas ponownie uwierzyć.